W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Witam was bardzo serdecznie w środę 30 czerwca, a chcę was witać Słowem Bożym, słowem z księgi proroka Izajasza z rozdziału 53, z wiersza pierwszego. Kto uwierzył wieści naszej, a ramię Pana komu się objawiło? Zaś apostoł Paweł w pierwszym liście do Tymoteusza w szóstym rozdziale dwunastym wierszu pisał. Staczaj dobry bój wiary, uchwyć się żywota wiecznego, do którego też zostałeś powołany. Odczytanie pisma świętego jako Bożego słowa skierowanego do każdego z nas wymaga odczytelnika wiary. Wiary, która jest jednym z darów ducha świętego. Wiara pozwala nam odczytywać Pismo Święte jako dar Boga, objawiający Jego plan zbawienia grzesznego człowieka. Ten, kto wierzy Słowu, wypełnionej na krzyżu golgoty obietnicy, ten widzi w Jezusie z Nazaretu zbawiciela świata, który nie tylko zmarł za nasze grzechy, ale również z martwych wstał przezwyciężając moce śmierci i piekła. To przez Słowo Boże poznajemy Boga, to On w nim nam się objawia jako miłosierny Ojciec, dla którego ważny jest każdy człowiek, każde jego dziecko. Ale czy współcześnie? Coraz częściej nie uciekamy przed doświadczeniem objawienia się Boga nam, przed przeżyciem Epifanii, może nie tak spektakularnej jak ta pod Damaszkiem, ale mimo wszystko Epifanii, naszego osobistego spotkania z Panem. Coraz rzadziej sięgamy w wielu domach po Słowo Boże, coraz częściej pogardzamy. Stworzonym przez Boga światem, eksploatując przyrodę do granic możliwości. A przecież skoro wierzę, to przystoi mi takie postępowanie? Apostoł Paweł pisał do Tymoteusza, Staczaj dobry bój wiary. Dobry bój wiary. A więc mam być żywym świadectwem tego, w co i w kogo wierzę. To nie ma polegać na tym, że w każdą niedzielę jestem w kościele, a w poniedziałek wywożę śmieci do lasu. To nie ma polegać na tym, że w czwartek śpiewam na chwałę Boga w kościelnym chórze, a w piątek uruchamiam kopciucha do ogrzania domu. Wiara. Wymaga od nas jakości. Człowiek wierzący powinien nieustannie podnosić jakość swojego życia. I nie mówię tu o życiu w coraz większym luksusie, chociaż życie w mało zanieczyszczonym przez nas środowisku staje się rzeczywiście luksusem. Jak traktuję Słowo Boże? Jak traktuję stworzony przez Boga świat, to dokładnie tak samo odnoszę się do Chrystusowego Krzyża i samego Boga. Staczaj dobry, bój wiary, uchwyć się żywota wiecznego, do którego zostałeś powołany. Amen.